Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o książkach. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Wyprawa. A chodzi o wyprawę w krainę opowieści. Książki tworzą bowiem swoje własne światy, które możemy poznawać podróżując przez nie wraz z bohaterami opowieści w nich zawartych. Wystarczy pozwolić działać własnej wyobraźni. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Ho, 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 tak, tak, tak. Ho, 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 tak, tak, tak. Kto tak mówi, Haniu? Dziadek z Bullerbyn. Dziadek z Bullerbyn? A wiesz, Hania, jak miał na imię dziadek z Bullerbyn? Nie. Dziadek z Bullerbyn nazywał się Anders Jan Andersson. Tosia, czy im był dziadkiem? No muszę powiedzieć, nie pamiętam. Dziadek z Bullerbyn był dziadkiem Brity i Anny, ale tak naprawdę wszystkich dzieci z Bullerbyn. Takim przybranym dziadkiem. A zaczynamy audycję w ten sposób, ponieważ dziś rozmawiamy o książkach, a nie będziemy ukrywać. W naszym domu książki pełnią dość istotną funkcję, a już na pewno zabierają całą masę przestrzeni, w której żyjemy. Tak, książek ci u nas dostatek. Co oznacza, że są dla nas bardzo ważne. Hania, czy książki są ważne w życiu? No tak. A dlaczego książki są ważne dla ciebie? Bo mogą otworzyć twoją wyobraźnię. Zgadza się. A poza tym, wydaje mi się, że Hania nie zaśnie bez czytania książki, co? Jaka jest twoja ulubiona, Haniu, książeczka przed pójściem spać? Co czytamy? A, Basie, Basie, Basie! Tak, twoją ulubioną książeczką i Tosi też, bo to się w sumie od Tosi zaczęło, że zaczęliśmy kupować Basie. Ale nie wiem, która to była pierwsza książka Basi w naszym domu, Tosiu? Pierwsza książka to była Basia i zakupy. Na samym początku znaleźliśmy książkę w bibliotece na rynku, ale potem zaczęliśmy kupować je do domu. A ja myślałem, że pierwsza była Zezia. Nie, Giller. Zezia powstała znacznie później niż Basia. Ale u Tosi to się chyba nie skończyło na Basi, bo jakiś czas temu wszedłem do twojego pokoju i przeraziło mnie, bo masz tam 50, 100 albo 200 tomów Kinga. A Stephena Kinga, no. Tak, te książki zalegają nawet pod łóżkiem. Tak, wracając do Basi, Basia została napisana przez Zofię Stanecką, a ilustrację do tej pięknej książki wykonała Marianna Oklejak. Do serii książek. Do serii książek, tak. Basia i przygody jej przyjaciół i rodzeństwa są z nami praktycznie od samego początku. Ostatnio powstała też seria, gdzie Basia jest troszeczkę starsza, Janek i ich kuzyn Antek i inni bohaterowie dorastają. Ja kocham tego o Antku. Ja wiem, ja właśnie widzę tą książkę, mam przed sobą i dlatego ją zniosłam na dół, bo ja wiem, że ostatnio to jest twoja ulubiona część. Chyba 1000 razy czytałam to, ale jak nie mieliśmy ich, to potem mama musiała 1000 razy czytać. Ja wiem, który kawałek najbardziej ci się, Haniu, podoba. To jest o mamie. Co mówi Antek? Uch! Nikt chyba nie miał tak irytującej mamy jak on. No bo która matka zabrania swojemu dziecku korzystać z tabletu tylko dlatego, że Barnet 3 razy nie odrobił lekcji i zapomniał o tym powiedzieć? Basia zawsze mi się podobała, bo książki były bardzo ładnie wydane, a i poruszały też poważne tematy, takie jak dorastanie, przyjaźń, rzeczy materialne, a też ostatnio poruszyła bardzo ważny społeczny temat o rasizmie. I przyniosła bardzo mądrą naukę dla dzieci, no i oczywiście osób starszych. A jakiś czas temu zamiast Basi odkryliśmy też Tolę i jej rodzinę, prawda? Kilka lat temu w naszym domu zagościła Tola.
ale nie nasza Tosia. Książka o Toli, napisana przez Annę Włodarkiewicz. A ilustrowana przez Olę Krzanowską. I to jest taka właśnie seria, która jest bardzo podobna do Basi. Tak, my zaczęliśmy od zakupu 4 książeczek i to była wiosna, lato, jesień i zima Toli. Potem doszła do nas Tola w przedszkolu, a niedawno Tola na wsi. Mamy jeszcze jedną książkę, którą mama i tata kochają. Nazywa się Długa Wędrówka. A dlaczego my ją kochamy, Hania? Bo jest o przyjaźni. Jest o miłości, o przyjaźni, jest o długiej wędrówce, a jest też przede wszystkim pięknie wydana. No. To mnie bardzo mi się podoba w nowych książkach, w tych, które teraz są wydawane. Przywiązuje się ogromną wagę do grafiki. Tak, książka pod tytułem Długa Wędrówka, napisana przez Martin Widmark i Emilię Dziuba. Ona rysowała, ona jest graficzką. To jest w ogóle bardzo mądra książka, bo ona porusza bardzo ważny temat, bardzo trudny, czyli temat śmierci również. W tej samej serii są książeczki pod tytułem Tyczka w krainie szczęścia oraz Dom, który się przebudził. Mam też jedną, której dostałam troszkę później od Mikołaja. To jest Pop-up Alice in Wonderland. Alicja w Krainie Czarów. I to jest właśnie taka książka, w której tekstu jest bardzo mało, ale jak ją się otwiera, to tutaj powstają całe figury geometryczne, drzewa, to się wszystko podnosi, ta książka żyje jakby prawdziwy świat. No jest to przepięknie wydana książka. Naprawdę polecam. Książka jak się otwiera, to podnoszą się karty w niej takie graficzne. Myślę, że znacie takie książki. Zamki powstają, drzewa. A mówić o kartach, to ostatni jest naprawdę piękny. Oj, ogromny most z kart zrobiony. Tutaj postaramy się wam zrobić zdjęcia tej książeczki i zamieścimy na Instagramie i na Facebooku, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak piękna jest ta książka, bo rzeczywiście, no to jest po prostu dzieło sztuki. A wiecie co? To właśnie wydaje mi się, że już zdążyliśmy poruszyć bardzo ważną kwestię, mianowicie czym jest książka? Książki są różne. To nie tylko są zwykłe książki z treścią, nie tylko książki z przepiękną grafiką, ale jest bardzo wiele różnych rodzajów książek. Czyli oprócz tego, co my zawsze uważamy, że jest książką, to mamy również książki, które są graficzne. Oprócz książek, które są graficzne, mamy książki takie właśnie grafiki 3D wycinane, o których mówiła przed chwilą Hania. Mamy komiksy. Komiksy kiedyś może były niedoceniane jakoś szczególnie, ale dzisiaj bardzo często nazywa się je nowelami graficznymi, opowieściami graficznymi. Oprócz tego mamy e-booki, czyli elektronicznie wydawane książki, które można czytać gdzieś w podróży. Zawsze to łatwiej kilka książek ze sobą wziąć w e-bookach niż brać w papier. Do tego mamy książki, które nie mają treści. To są różnego rodzaju kolorowanki, nawet planery. To są różnego rodzaju albumy, albumy fotograficzne, albumy malarskie. Poza tym mamy słuchowiska, mamy audiobooki. Można słuchać książki, można sobie jechać w podróż, założyć słuchawki na uszy i po prostu słuchać. Tosiu, a jakie są twoje ulubione książki z dzieciństwa, oprócz Basi? Największe wspomnienie z książkami, jakie mam, to jest biblioteka na Rynku Wrocławskim. Tam z rodziną spędzaliśmy bardzo dużo czasu i poznałam tam wiele książek, które do dzisiaj pamiętam i które do dzisiaj bardzo kocham. Oprócz Basi, książki, które z tej biblioteki najbardziej pamiętam, to Cudowna podróż Edwarda Tulana, Kate DiCamillo. Ja uwielbiam tą książkę. Tak. Od pierwszych stron po prostu płacz. Tak, jest bardzo magiczna książka i pamiętam, że mieliśmy tą statuetkę królika, którą nazywaliśmy potem Edwardem. Książka wojenna Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej. To jest piękna książka. Tutaj też jest płacz praktycznie od pierwszych stron. Wszystkie moje mamy to jest książka ilustrowana przez Macieja Szymanowicza. Jest to piękne opowiadanie, które dzieje się podczas II wojny światowej o chłopcu, który został uratowany z getta przez Irenę Sendlerową, która uratowała wiele dzieci w tamtym czasie. Tosiu, ja przepraszam, że ci się tak wcinam w tej chwili, ale właśnie sobie przypomniałem, że zarówno twoje książki z dzieciństwa, jak i ulubione książki Hani obecnie, to nie tylko Basia, ale również Martynka. To tylko tak gwoli przypomnienia i kronikarskiego obowiązku, o tym mówię. Tak, Martynkę też bardzo lubimy. Martynka była bardzo dużą częścią mojego dzieciństwa i teraz jest tak samo Hani. Zwłaszcza jak wyjechałaś na 2 tygodnie na kolonie. Zabrałaś Martynkę, wkleiłaś sobie zdjęcie naszej całej czwórki i płakałaś co wieczór. Dobra, to wytniesz. Ostatnie 2 książki, które pamiętam z tej biblioteki wrocławskiej, to Nusia i Wilki P. Lindenbaum. Tak, tą książkę pani z biblioteki się pytała, czy przypadkiem byś nie chciała wziąć do domu na stałe. Oczywiście żartowała sobie, bo co szliśmy do biblioteki, to ją po prostu przedłużaliśmy.
Ta książka jest trudna do dostania w języku polskim. Ale mnie się udało, ale w języku angielskim. Ale w języku angielskim. I ona w języku angielskim nazywa się Bridget and the Grey Wolves. I z tego, co wiemy, to w każdym języku ta dziewczynka nosi inne imię. Także w Polsce jest Nusia, w Anglii to jest Bridget. Książka to takie dziecięce opowiadanie, można powiedzieć, czarnego kapturka. Dziewczynka gubi się w lesie po wycieczce szkolnej i zostaje przygarnięta przez stado wilków. Zajmuje się nimi, oni uczą ją żyć w lesie, dopóki Nusia znajduje swoją drogę z powrotem do domu. Tak, Bridget jest fajna, ja ją też bardzo lubię. Przepraszam, Nusia jest fajna, ja ją też bardzo lubię. Najlepszy dla mnie moment to jak karmi ich zupą z błota. Potem wilki sikają pod drzewami. A ostatnią książką biblioteczną to jest Oskar i Mimi. Książka zawsze nam się podobała, ponieważ jest piękna i kolorowa. Książka opowiada o zgubionym psie, który próbuje się dowiedzieć, jak niebo zmienia kolory. Ta książka jest właśnie takim albumem. Jak na książkę dla dzieci jest dosyć sporo tutaj tekstów, a ta książka jest piękna, bo ona jest kolorowa, są tutaj piękne ilustracje i ona została zilustrowana przez Annę Neborową. To jest także autorka tej książki. Ale to nie jest ostatnia książka, która towarzyszyła ci w dzieciństwie. Tak, właściwie jak dorastałam, oglądałam film cyklów i odcinków Magicznego Drzewa. I jak kto nie wie, co to jest, to opowiadały o przedmiotach zrobionego z drzewa, które miało magiczne moce i jak te przedmioty zrobione z tego magicznego drzewa wpływały na życia tych, którzy je teraz mieli. No i parę lat temu znaleźliśmy serię książek, które są kontynuacją tych filmów, które już niestety nie zostały kręcone dalej. I znaleźliśmy cały cykl Magicznego Drzewa ma Andrzeja Maleszki. Ja serdecznie polecam ten cykl dla każdego, młodego czy starszego, żeby sobie przeczytał, bo są bardzo łatwe do przeczytania, bardzo fajne, zawsze jest tam dużo akcji, dużo się dzieje i zawsze cię trzyma, żeby czytać dalej. Dzisiaj oglądałam, jak się to nazywa? Smok krakerski czy... Smok wawelski. To są książki z mojego dzieciństwa, muszę ci powiedzieć, czyli Gąbka i latające talerze oraz Porwanie Baltazara Gąbki. Mamma mia, Pietruszka! Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia. Do usług? To był kucharz. Oho, ho, tak, tak, tak. Mama, a twoje książki z dzieciństwa, jakie lubiłaś? Mama to uwielbiała Dzieci z Bulerbyn, Kubusia Puchatka oraz... Anię z Zielonego Wzgórza. Mówiąc o Kubusiu Puchatku, ja mam też fajną książkę. Tygrysek i przyjaciele. O tygrysie, bo on próbuje znaleźć rodzinę, ale przyjaciele naprawdę są jego rodziną, ale tego nie wie. Dokładnie. Kolejna ciekawostka. Właśnie tego typu książki, jak ta, o której mówisz, powstają na podstawie filmu. To znaczy najpierw powstaje scenariusz, potem powstaje film, a dopiero później na podstawie takiego filmu, takiego scenariusza powstaje książka. I to się nazywa nowelizacja. Ja osobiście bardzo lubię książki o przyrodzie. Obecnie czytam dwie książki, które też są o przyrodzie, też są o ekologii, też są o tym, co nas otacza. Jest to książka Marcina Dorocińskiego Na ratunek. Są to wywiady. Bardzo ciekawa książka, polecam. Wyjątkowe wywiady z wyjątkowymi ludźmi. Drugą książką jest książka napisana przez pana Adama Wajraka i jak sam pisze na tytułowej stronie, to była największa przygoda mojego życia. Chciałbym, żeby się powtórzyła. Książka nazywa się Wilki. Nie będę spoilerować, to nie jest beletrystyka, ale nie będę oczywiście tutaj mówiła dokładnie, o czym jest ta książka. Polecam gorąco. To jest po prostu masa wiedzy o przyrodzie, o wilkach i o tym, co nas otacza. I myślę, że spokojnie mogłabyś z pamięci mówić, cytować tą książkę, bo przeczytałaś ją z 2000 razy. Tak, mam tą książkę praktycznie codziennie ze sobą. To nie jest leciutka książka, no nie jest też jakaś bardzo ciężka, ale jest ta książka ze mną codziennie. Wiecie co? Myślę, że możemy już naszą rozmowę zakończyć, dlatego, że jest czas na bajkowisko pod tytułem... Wyprawa, zapraszamy! Zapraszamy! Zaczynamy bajkowisko! Promienie porannego słońca wpadały przez pojedyncze szybki, osadzone w drewnianych ramach okna. Kawałki równo przyciętego szkła przytwierdzone były do ram za pomocą kitu. Właścicielom domku bardzo zależało na tym, aby zachował on swój wiejski charakter. Nie udało im się niestety zachować tego domku, który zakupili.
Był cały z drewna, o które przez lata nikt nie dbał i popadł w całkowitą ruinę. Wszystko to, co można było jeszcze uratować, zostało użyte do konstrukcji nowego domku, całego ze sprasowanej słomy, pokrytej bielonym tynkiem. Gdy ściany zewnętrzne wyschły, pomalowano je na kolor błękitny, przypominający bezchmurne niebo. Ponieważ użyto słomę, to też ściany domu były wyjątkowo grube. Za to w lecie w środku było chłodno, a w zimie ciepło. Szczególnie, gdy starszy już mężczyzna napalił w kominku stanowiącym centralne miejsce pokoju stołowego. Razem z żoną siadał wówczas na wygodnej sofie i zwykle milczał, patrząc, jak ta haftuje najpiękniejsze wzory na cudownych obrusach. Na jej wyroby był ogromny popyt. Zamówienia złożone zostały na kilka lat naprzód przez ludzi kochających produkty wykonane ręcznie. Takie, których nikt inny nie ma i mieć nie będzie. W całym zresztą domu większość rzeczy była robiona ręcznie. Również regały wkomponowane w ściany, na których stały różnej wielkości książki. Praktycznie nie było miejsca, gdzie nie leżałyby książki. I w przedpokoju, i na korytarzach, pod schodami, w pokoju stołowym. Regały ciągnęły się pod sam sufit i sprawiało to bardzo przyjemne wrażenie dla każdego gościa, a także dla właścicieli. W zasadzie to były tylko trzy pomieszczenia, w których książek nie było. Kuchnia, sypialnia i strych, zamieniony w części na pralnię i suszarnię. Była jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, rzucająca się w oczy zaraz po wejściu do środka domu. Ostatnie, najwyższe półki były jakby poszerzone, jak gdyby miały miejsce na dwa rzędy książek. Ale służyły one do zupełnie innych celów. To były główne drogi, którymi poruszały się po domu dwa koty mieszkające wraz ze starszymi ludźmi. I tak żyli w czwórkę, a czasami w piątkę. Często zdarzało się bowiem, że syn właścicieli przywoził swoją córkę i zostawiał ją u dziadków na kilka dni. Dziewczynka miała na imię Halinka, a kotka Ksi, zaś kocur nazywał się Hati. Choć w świecie zwierząt znany był jako pan Hati, podobnie jak jego towarzyszkę znano jako panią Ksi. To, że księżycowe koty mieszkały razem ze starszym małżeństwem, nie jest niczym dziwnym. Kobieta była czarodziejką igły, za pomocą której wyczarowywała na dowolnym płótnie najniezwyklejsze wzory. A jej mąż pisał opowieści i był dość znanym pisarzem. Z tego też powodu pod jednym z okien, tym z wykuszem, stało niewielkie drewniane biurko, na którym leżał laptop używany do pisania kolejnych powieści i był połączony z internetem za pośrednictwem, którego ludzie składali zamówienia, a to na nowy obrus, a to na nową powieść. To oczywiście nie wystarczyło, aby księżycowe koty mieszkały razem z tym właśnie małżeństwem. Powód był inny. Otóż zarówno babcia, jak i dziadek Halinki byli opowiadaczami. Byli bardzo dobrymi i sprawnymi opowiadaczami. Dobrymi, gdyż wiedzieli wszystko o tworzeniu i trwaniu każdej opowiedzianej kiedykolwiek historii. Sprawnymi zaś dlatego, iż od dziesięcioleci stali na straży wszystkich światów, nie pozwalając na popadnięcie ich w zapomnienie lub chaos. I nie byli jedynymi opowiadaczami. Oprócz nich, we wszystkich istniejących światach żyło wielu innych. Razem tworzyli niepokonaną armię strażników. Światom opowieści od niepamiętnych czasów groziły jakieś niecne siły, które jakoś zawsze w końcu wzmacniały same opowieści i stawały się częścią powiększającego się wieloświata historii wszelakich. Pierwszym znanym zagrożeniem stały się książki. Tak, bardzo zagrażały one opowiadaczom, którzy ustnie przekazywali wszystkie historie, że cały konflikt wybuchł w końcu z ogromną siłą.
największa biblioteka świata ludzi zniknęła wówczas z kart historii. Sama stała się opowieścią o Bibliotece Aleksandryjskiej, która spłonęła. Dziś nie można nawet wyobrazić sobie opowieści bez książek. Zagrożeniem ostatnim okazała się sieć. Miliardy połączonych ze sobą maszyn obliczeniowych, serwerów i komputerów. I gdy już wydawało się, że jednak strażnicy ulegną, ktoś zupełnie niepozorny wprowadził pokój i powiększył krainę opowieści o kolejne terytoria. A tym kimś była niepozorna Zida, którą dziadek poznał w dość nietypowy sposób. Gdy był jeszcze młody, lecz już dorosły i mieszkał samotnie w słomianym domku. Samotnie, gdyż nie poznał jeszcze babci. Udał się w podróż Orient Expressem. To taka legendarna lokomotywa z bardzo eleganckimi wagonami. Oczywiście podróży nie odbył jako zwykły człowiek, ale jako opowiadacz. Pani Xi najpierw zapytała się, czy ma towarzyszyć mu w tej podróży razem z panem Hati. Dziadek powiedział jednak, że da sobie radę, gdyż to nie będzie praca, ale krótki urlop. Wówczas pani Xi stwierdziła, że odprowadzi opowiadacza do jego wagonu. Ruszyli więc. Najpierw musieli pokonać kręte i bardzo wysokie schody prowadzące na kocią drogę, czyli drewniane poszerzenie najwyższej półki z książkami. Kiedy się już tam znaleźli, to ruszyli w stronę działu z książkami o kolei. Zawierała ona kilka szczególnie interesujących albumów z przepięknymi fotografiami starych parowozów. Dziadek uwielbiał oglądać je całymi godzinami, siedząc przy kominku. Ale tym razem nie był zwykłym człowiekiem, ale opowiadaczem i szedł z panią Xi piękną drewnianą drogą na obrzeżach krainy opowieści. Na jej poboczach wiły się marzenia, niczym piękne, zielone kępki traw. Czasami kępki te były wielokolorowe i tryskała z nich fontanna barw, pnąca się w górę i zamieniająca w tęcze. Było pięknie i bardzo spokojnie. W końcu doszli do albumu z Orient Expressem. Dziadek przytulił się do pani Xi, podrapał za uszkiem, co bardzo lubiła, i pożegnał ją, mówiąc, że wróci najpóźniej za 3 dni. Księżycowa kotka skinęła głową i wzrokiem odprowadziła opowiadacza. Jeszcze zobaczyła, jak skręca za róg stacji kolejowej na zdjęciu i znika w wielkich drewnianych drzwiach prowadzących na peron. Gdy wszedł do pociągu, skierował się do swojej kabiny. Nie miał biletu, ale w każdym środku transportu znajduje się kabina, którą zawsze może zająć opowiadacz. Dla wszystkich innych podróżujących oraz obsługi jest on zwykłym pasażerem. Po ułożeniu rzeczy w schowku przebrał się w elegancki strój i poszedł do wagonu restauracyjnego. Miał bowiem ogromną ochotę na dobry obiad. A w Orient Expressie serwowano dania najlepszych kucharzy świata. Pociąg dawno już ruszył, a opowiadacz patrzył na krajobraz za oknem. Z lewej strony rósł gęsty, zielony, liściasty las. Po prawej ciągnęło się jezioro. Tafla była spokojna, niezmącona, niczym ogromne lustro, a woda ciągnęła się aż po horyzont. Jezioro było ogromne. Tory kolejowe położono tak blisko brzegu, że pasażerom wydawało się, iż jadą, a właściwie płyną po samej wodzie. Gdyby nie ten las z lewej strony, można by pomyśleć, że to statek. Opowiadacz spokojnie odwrócił głowę w stronę barku, gdzie można było złożyć zamówienie. Choć oczywiście można było również poczekać na kelnera, co uczynił. I pac! Przestał widzieć, gdy coś wylądowało na jego twarzy. Przetarł ją. Spojrzał na ręce. Bita śmietana i kawałki jabłecznika? Co jest? Pomyślał. Ponownie spojrzał przed siebie i pac! Sytuacja się powtórzyła. Nerwowo wytarł oczy i osłonił je dłońmi. Spojrzał na pasażerów siedzących przy stolikach. Rozmawiali, śmiali się, pili i jedli. Inni czekali na zamówienie i nikt nic nie zauważył. Spojrzał na swoje odbicie w oknie. Nic nie miał na twarzy. Ubranie było czyste.
Zaraz też podszedł kelner i zaproponował zasłonięcie okna, gdyż, jak powiedział... Słońce świeci wyjątkowo jasno, jak na tę porę roku. Dziadek podziękował, uśmiechnął się do odchodzącego kelnera. I pac! Trzeci raz dostał w twarz jabłecznikiem z dużą ilością bitej śmietany. Musiał przyznać, że jabłka były wyczuwalne w sposób szczególny. Od razu przenosiły go do czasów dzieciństwa. Szybko podniósł się i skierował w stronę toalety. Zauważył tylko małą, 8, a może 10-letnią dziewczynkę w pięknym, ręcznie haftowanym czepku. Biegła przed nim, jakby chciała uciec. Nagle odwróciła się i uśmiechnęła. To był cudowny, dziecięcy uśmiech, taki szczery. A w następnej chwili rzuciła czymś i na twarzy opowiadacza rozprysła się kolejna porcja bitej śmietany. Gdy przetarł oko, dziewczynki już nie było. Podbiegł do niego kelner i zapytał się, czy strażnik dobrze się czuje, gdyż przez chwilę zachwiał się, jakby chciał upaść. Oczywiście nie użył słowa strażnik, gdyż nie miał pojęcia, kim jest pasażer. Opowiadacz podziękował, a następnie poszedł do toalety. Przemył czystą twarz i wrócił na salę restauracyjną. A przy jego stoliku siedziała znajoma już dziewczynka. Cześć! Powiedziała. Usiadł i odpowiedział. Cześć! I wpatrywał się w nią bez słowa. Nie poznajesz mnie, co? Nie. Spróbuj. Choć znasz mnie dopiero z później, w przyszłości. To znaczy ja cię teraz tam potrzebuję, bo tam jestem. Ale ty jeszcze nie możesz mi pomóc, to znaczy teraz. Pomożesz mi później, choć dla mnie to jest teraz, nie dla ciebie. Myśli w głowie opowiadacza miały problem ze zrozumieniem i połączeniem znaczeń tego, o czym mówiła ta niewielka istota. To ja cię znam, czy nie? Teraz to ty mnie poznajesz, ale znać to mnie będziesz później w przyszłości, bo ja to tam w sumie jestem. A jesteśmy przyjaciółmi, czy może... Pewnie ze przyjaciółmi. Przerwała wypowiedź i kontynuowała. Ale głównie to sojusznikami. Zresztą to ty mnie poprosisz o pomoc, a ja ci jej udzielę. Tylko że teraz muszę ci to powiedzieć, żebyśmy się poznali i abyś się nie wahał zrobić tego, co trzeba będzie. A co będzie trzeba zrobić? Iść w ciemność. Prosto na piksele. Jakie piksele? Zrozumiesz, co jest, ale później. Tylko że wtedy, gdy ja ci powiem, to musisz iść na nie, a nie pytać. Pójdziesz? A wyjaśnisz mi to? Nie mam czasu, bo muszę wracać. Pójdziesz? Obserwator popatrzył w jej szczere, dziecięce oczy i odpowiedział. Pójdę. Świetnie. Tylko pamiętaj, nie wahaj się, tylko idź. A ja teraz lecę. Gdzie? Do przyszłości. To znaczy do mojej przeszłości. Trochę to skomplikowane, nie uważasz? No patrz, jesteś strażnikiem, a naprawdę niewiele rozumiesz. Jako opowiadacz, to masz chyba jakieś ograniczenia. Wyobraźni, co? Musisz chyba iść do Magdy na nauki. Magdy? A to kto? Jak to kto? Moja babcia. Dziewczynka uśmiechnęła się. A ty? Ach, zapomniałam się przedstawić, bo ja ciągle myślę, że mnie dobrze znasz. Jestem Zida, to ja lecę. A dlaczego rzucałaś we mnie ciastem? Bo ja jestem ciastową panią. Ale to nie były ciasta, tylko marzenia o nich. Aha! Odpowiedział dziadek, a dziewczynka już biegła w stronę drzwi i po prostu w nich zniknęła. Dalsza podróż była już zwyczajna, jak to w Orient Expressie. Gdy po 3 dniach wrócił i wyszedł z albumu, zobaczył, iż czeka na niego pan Hati. Jesteś? Ksi była pewna, że nie wrócisz tak szybko. Jestem. Wiesz, to była dziwna podróż. Najdziwniejsza, jaką dotychczas odbyłem. A co się stało?
kocur przeciągnął się. Poznałem dziewczynkę, Zidę, ciastową panią. I? Wiesz kto to? Zida? Nie znam. Podobno jakaś Magda wie coś, o czym ja nie wiem. Magda? No, ona wie o wielu sprawach i wie więcej niż ktokolwiek, ale co ona ma wspólnego z tą Zidą? To jej babcia. A, tak powiedziała. Magda to babcia wielu. Nie wiem, kim jest Zida. Musisz porozmawiać z Ksi. Być może ona będzie wiedzieć. To co? Wracamy do domu? Księżycowy kot zmienił temat. Oj tak, bardzo proszę. Wrócili tą samą drogą. Dziadek obiecał sobie, że popracuje nad schodami, gdyż te, którymi szli, były bardzo nierówne i bardzo strome. I słowa dotrzymał, gdyż dziś schody są równe i pięknie rzeźbione, choć nadal strome. Ale co można zrobić, jeśli prowadzą one przez krawędź regału z książkami, który sięga sufitu? Gdy zeszli do pokoju stołowego, pan Hattie wskoczył na biurko i położył się pod wykuszowym oknem, a promienie słońca padały na jego długą, gęstą sierść. I tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to łapka w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. I koniecznie porozmawiaj o nim ze swymi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec.